której rundzie znokautujesz swoją przeciwniczkę? Pierwszej. Jesteśmy po konferencji przed galą Punchdown 4. Jest z nami Aleksandra Jaworska. Dzień dobry. Cześć. Powiedz, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby wystąpić tutaj na gali Punchdown? Wiesz, byłem zupełny przypadek. Moja trenerka zadzwoniła do mnie, że szukają przeciwniczki dla Moniki, ponieważ wypadła jej przeciwniczka. Ja jestem tak naprawdę na zastępstwo. Mówię, czemu nie? Biję się zawodowo, więc czemu nie? A kiedy się dowiedziałaś o tym, że może dojść do takiego pojedynku? 2 tygodnie temu? No, coś około tego. Tak. Nie bałaś się w tak krótkim okresie, że na przykład nie dasz rady się przygotować tak, jak byś sobie to wymarzyła? Wiesz co, ja ciągle jestem w treningu pod boks. W treningu pod sport zawodowy, więc cały czas trenuję. Jasne. A powiedz, bo tutaj wiemy, że nie tylko ty wywodzisz się z boksu w organizacji Punchdown, bo także podpisany jest kontrakt z Ewą Piątkowską, byłą mistrzynią świata w boksie. Myślisz, że ten pojedynek byłby w stanie zagrzać całą publikę, bo nie było dużo pojedynków kobiet, tak, do tej pory. Czy to jest pojedynek, który byłabyś w stanie wygrać? Czy jednak byłoby ciężko? No bo jednak doświadczenie w boksie Ewy jest bardzo, bardzo duże. No powiem szczerze, że ten pojedynek byłby dla mnie też troszeczkę osobisty. A dlaczego? Możesz tutaj powiedzieć troszeczkę? Nie za bardzo chcę zdradzać szczegóły, ale mam dla kogo wygrać taki pojedynek z Ewą Piątkowską, powiem szczerze. Czyli jest jakaś dodatkowa motywacja. A powiedz, czy ta osoba, dla której możesz wygrać, jest także związana bardzo mocno z boksem i także posiadała jakieś pasy? Bardzo mocno jest związana z boksem. Okay. Tyle zdradzę tajemnicy. Okej, okay, czego się najbardziej obawiasz przed pojedynkiem z Moniką? Że nie trafię. Że nie trafię dobrze, że stanę i nie trafię dobrze, że trafię jej w oko, że nie wiem, trafię w ucho. Tego się boję. Że zrobisz jej krzywdę w ten sposób, tak? To jest ta największy stres? Nie boisz się tego, że ona cię może trafić i po prostu gdzieś to światło po prostu zgaśnie? Nie dopuszczam takiej myśli. W ogóle nie myślę o takich rzeczach. Boję się, że ja nie trafię, że gdzieś tam, kurde, to nie będzie zaliczony punkt. Okej, okay, a widziałaś pierwszy pojedynek kobiet w historii, który był na poprzedniej gali? Widziałam, ale to był taki, kurde, przyznam się, słaby pojedynek. No, delikatnie, tam była duża dysproporcja wagi, przy tym te dziewczyny się nie biły, więc wiadomo było, że no, ta chudsza dziewczyna nie miała szans. Jasne. I myślisz, że takie pojedynki to jest w ogóle przyszłość też slap fightingu? Widziałabyś się na przykład w turnieju? Bo wiemy, że już były takie pomysły, żeby zorganizować turniej kobiet. Czy ty byś chciała wystartować też w takim turnieju? W turnieju myślę, że nie, bo jednak to pięściarstwo jest takim moim wiodącym nurtem, prawda? No, ustalmy, że no, co innego jest przyjąć no, te 3 liście, a co innego tam x razy. Ale myślę, że tak, będzie to... popyt, żeby to oglądać. Kobiety chcą oglądać. To jest proste w przekazie, czytelne. Kobiety jednak chcą tam gdzieś być oglądane. A myślisz, że to jest większa szansa też na promocję dla samych zawodniczek, bo coraz częściej widzimy coraz więcej organizacji freakfightowych, walki na gołe pięści, coraz więcej nowych federacji się otwiera. Czy myślisz, że właśnie takie coś nowego jest okazją na wypromowanie się po prostu i kontynuowanie kariery sportowej, stricte sportowej, z większą rzeszą fanów? Gdybym nie wierzyła, że właśnie jest na to taka szansa, to by mnie tutaj nie było. Właśnie liczę na to, że przez to zostanę tak zauważona w tym boksie, prawda? Bo jednak pięściarek jest dużo, a tutaj coś nowego, coś widać. Okej, okay, na sam koniec chciałem zapytać, w której rundzie znokautujesz swoją przeciwniczkę? W pierwszej. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia.